Cześć. Dzisiaj odcinek specjalny, taki dosłownie z ostatniej chwili, ponieważ od kilku dni furorę robi doradca ministra edukacji, który zaleca nauczanie dziewcząt cnót niewieścich, więc wydaje mi się, że skoro cofamy polską szkołę do minionych epok, to podcast historyczny wydaje się jedynym słusznym źródłem, by przetłumaczyć z polskiego na nasze to, co poeta miał na myśli. Ja sobie tu spekuluję troszeczkę, jakie cnoty niewieście miał na myśli tenże doradca, ale jak sądzę, chodziło mu o myśl tak zwaną chrześcijańską. Mówię tak zwaną nie bez powodu, ponieważ nasz rząd niewiele z chrześcijaństwem wspólnego. W tradycji chrześcijańskiej katalog cnót niewieścich zawarty jest w Księdze Przysłów, w Biblii rzecz jasna. I przeczytać tu można, że dzielna kobieta jest ostoją małżonka, zajmuje się pracami domowymi, wszędzie wełnę i len, przygotowuje posiłki, zajmuje się gospodarstwem i ogrodem, jest miłosierna, zapobiegliwa, skrzętna, dobra, mądra, należytą opieką otacza męża i dzieci. No dobra, czyli myślę, że nie jest to wielkim zaskoczeniem, że cnotą niewieścią jest głównie zajmowanie się innymi. Czyli być może należałoby przestać na przykład nauczać dziewczęta takiej na przykład matematyki, no bo na co jej matematyka, jak może uczyć się prząść wełnę i len, tak? Jest też taka znakomita praca, ja ją podlinkuję w źródłach, o epitafiach kobiecych sprzed kilkuset lat i opowiada właśnie o tym, że cnoty niewieście były w tych epitafiach głównymi eksponowanymi cechami zmarłych kobiet, czyli te kobiety zasadniczo się od siebie w ogóle nie różniły, ponieważ wszystkie te kobiety były wierne, czyste, oczywiście mamy na myśli że miały czyste nogi, tylko to, że jakby chodziły do łóżka tylko ze swoim mężem albo wcale było nawet preferowane, skromne, pobożne, a ideałem była mater pia, czyli pobożna matka i oddana mężowi skrzętna żona. Taki Jakub Pontanus w Prawidłach poetyckich opisuje dokładne wskazówki dotyczące kompozycji wierszy nagrobnych dla kobiet i pisze, że w tekstach epitafiów córek i sióstr poeci mają mówić o ich czystości i obyczajności. Dla mężatek, bo mężatki to osobna kategoria, jakby wiadomo, należy uzwypuklić fakt, że przeżyły one z małżonkiem zgodnie, bez kłótni i sporów wiele lat, że dochowały wierności małżeńskiej, nie ma znaczenia, czy mąż dochował wierności małżeńskiej, tak? Że zawsze były uległe mężowi, nie opuściły go w trudnych chwilach, że wydały na świat wiele udanych dzieci, które są oczywiście celem i owocem małżeństwa, że widziały swoje wnuki, synów, swych synów, oczywiście jeśli dożyły, bo często nie dożywały, wtedy epitafium mogło być krótsze, więc było mniej kucia na nagrobkach, to mogło być nawet bardziej ekonomiczne, kiedy kobieta umierała młodziej. Także oczywiście należy wspomnieć, że kobiety te po chrześcijańsku wykształciły swoich synów i córki. Także myślę, że młode dziewczęta we współczesnej Polsce i Europie w nowoczesnej edukacji powinny być uczone tego, że jeśli będą dawać dupy wyłącznie swojemu mężowi, to będą miały bardzo zajebiste epitafium. Wydaje się to być super motywacją. Drogie dziewczęta, jest przed wami cel do osiągnięcia. Jest też tak, na przykład mam tutaj przykład takiego epitafium, oczywiście z tej samej pracy, podlinkowanej, bardzo ją polecam. Na przykład o niejakiej Jadwigi Zefirlejowej. Jest to epitafium z początku XVII wieku, czyli tam mniej więcej, myślę, celuje minister edukacji, jeśli chodzi o edukację, więc myślę, że dobrze trafione. Zmarła ona w wieku 30 lat, więc epitafium ma bardzo mało wersów. Także brawa, mąż oszczędził na kamieniarzu. Pochowana jest w tym grobie pobożność, nieskazitelność obyczajów i wierność małżeńska oraz skromność bez zmazy. Grób ma kości, ale duch zmierza do nieba, wesoły i radosny napawa się widokiem Boga. Przynieście róże, fiołki i skropcie grób łzami, aby urna słodko pachniała i radosna rozkwitała w ziemi. Pamiętajcie, kobieta ma pachnieć nawet po śmierci. To jest kolejna cnota niewieścia do zapisania w zeszycie, w kajeciku, tuż po tym, jak w wieku 15 lat zakończycie szkołę, sięgnijcie do tego kajeciku i będziecie szukać męża.
domeną kobiet jeszcze. Jeśli chodzi o symbol cnót niewieścich, to też znalazłam w różnych pracach z odpowiedniej epoki, było przędzenie. Oczywiście. Stąd przedstawienia przędzących świętych, mnóstwo. Alegorie kobiecej pracy i kobiecości w ogóle to była właśnie kobieta przędząca, na przykład po kądzieli oznaczało żeńską linię rodu, czyli wprowadźmy przedmiot nowy obok tej łaciny i greki, oczywiście tylko dla chłopców, dla kobiet zamiast łaciny i greki, oczywiście równie potrzebne jak przędzenie, wprowadzamy naturalnie zajęcia przy, nie wiem, przędzarni, kołowrotku, cholera wie. W każdym razie. Znalazłam też takie pismo, nieco późniejsze, ale tu się niewiele zmieniło. Czasopismo nazywa się Bluszcz i było kobiecym czasopismem z końca XIX wieku, gdzie są właśnie artykuły na temat tego, jak być kobietą idealną i tam też jest o cnotach niewieścich, że taka cnoty niewieście to skromność, cichość i spełnianie zachcianek męża oraz budowanie ogniska domowego, cytat, bez skazy żadnej na miodnym sercu. Tego jeszcze nie rozgryzłam, może kardiolodzy się wypowiedzą na ten temat. Jest jednak dużo lepsza praca. Jest to praca z XVI wieku, także myślę, że też bardzo pasująca do tego, co próbujemy osiągnąć w edukacji. I ma piękny tytuł. O szlachetności, a zacności płci niewieściej książki od Henryka Korneliusza łacińskim językiem pisane, teraz na nowo na polski język wyłożone, wszem cnotliwym paniom i pannom ku chwale a zaleceniu. Jest to książka, która myślę powinna zostać jedyną lekturą dziewcząt we współczesnej szkole, żeby Europa nam zazdrościła, zwłaszcza Orban. Myślę, że on będzie nam zazdrościł najbardziej. Znakomita lektura o tym, jak być prawdziwą kobietą, która ma wszystkie cnoty niewieście. I też z czego wynikają te cnoty niewieście. I myślę, że to jest bardzo ważne. Ja wam tu kilka cytatów zacytuję na sam koniec. Czyli na przykład. Świadectwem tego, że niewiasta jest obdarowana godnością czci, czego mężowie nie mają, są włosy. Ponieważ włosy niewieście tak długo rosną, że wszystkie części ciała wstydliwsze okryć mogą. Bo tych części ciała w sprawach przyrodzonych niewieście się dotykać nie jest potrzeba, co to mężom pospolita. Tłumacząc na bardziej współczesny język, kobiety mają mieć długie włosy, które przykryją im cipki, żeby się przypadkiem tam nie dotykały. Za to chłopy są, jak wiadomo, chłopami, więc będą się masturbować. Koniec. I są mniej cnotliwi, więc no nie można też od nich tego wymagać. No nie mają też takich włosów, tak? Kolejna rzecz, że przystojnie natura to sprawiła, że bezpieczniejszym i skrytszym miejscem je opatrzyła nie tak jako męża. Nadto daleko są wstydliwsze niż mężowie. Skrytsze miejsce to znaczy, że cipki są schowane, a penisy są na wierzchu. Nadto są daleko wstydliwsze niż mężowie, przecież częstokroć się trafia, iż by wolała umrzeć, niż by się tym lekarzowi odkryć, oglądać albo pomacać dla uleczenia dać miała, gdyby co niebezpiecznego od strony zdrowia tam na tym miejscu przypadło. A tę wstydliwość uczciwą, gdy prawie ku śmierci się przybliżają, albo też i umierają, zachowują, co się więc na tych ukazuje, które w wodzie giną. A bowiem niewiasta umarwszy leży na brzuch, a mąż na wznak pływa. No tak. Oczywiście, także jak wiecie, cnoty niewieście polegają na tym, że lepiej umrzeć niż dać się obejrzeć lekarzowi między nogami, co się zgadza, ponieważ program najnowszy rządowy, profilaktyka 40+, która zakłada wykrywanie nowotworów, nie zakłada w swoim pakiecie dla kobiet mammografii, USG piersi czy cytologii. Bo po co? Ponieważ jest to gwałcenie cnót niewieści, które musiałyby się rozebrać przed obcym. Za to zakłada oczywiście badanie pod kątem raka prostaty u mężczyzn, ale mężczyźni są nam bardziej potrzebni, nie ukrywajmy. Także
To już znakomicie się zgadza w kraju, w którym mnóstwo kobiet nie chodzi do ginekologa, a już po menopauzie to nie chodzi chyba prawie żadna. Także myślę, że ta cnota niewieścia jako wstydliwość, że lepiej umrzeć niż pokazać się lekarzowi, jest już w programie ministerialnym. Może korzystali z tej samej książki. Kolejna rzecz, wracamy do tych włosów, które są takie ważne, ponieważ głowa u mężczyzn szpeci się obłysieniem, a u niewiasty osobliwym przywilejem natury nie łysieje. No, można by dyskutować, ale dobra. Nadto oblicze mężów brodą nienawistną tak bardzo częstokroć bywa oszpecone i włosy smorodliwymi zarasta, że je ledwo rozeznać od niemych bydląt, a u niewiast zaś jednaka twarz czysta, a hendoga. No, mężczyźni to zwierzęta, jak wiadomo, dotykają swoich nieczystych miejsc, na dodatek mają cuchnącą brodę. Ja proponuję po prostu wprowadzić innowacje, jeżeli chcemy być bardziej nowocześni niż ta XVII-wieczna książka, to u dziewcząt oczywiście lekcje zapuszczania włosów, a u chłopców pójdźmy krok jednak dalej niż XVII wiek i nauczmy ich myć brodę. Będzie super. Kolejna rzecz, że czystości niewieściej dowód najpewniejszy jest taki. Słuchajcie uważnie. Niewiasta, gdy się raz hędogo umyje, ilekroć zaś po tym czystą się wodą płucze, żadnej plugawości woda nie zdejmuje. A mąż, aczkolwiek się umyje, ilekroć się po tym umywa, mąci wodę i plugawi. Słuchajcie, chłopcy powinni się myć dokładniej. Nawet jeśli w XVII-wiecznej książce piszą inaczej, czy w XVI-wiecznej, może faktycznie pójdźmy w tym kierunku. Także dowodem cnot niewieścich jest dokładniejsze mycie niż u mężczyzn. Jeśli wam się to wydaje nielogiczne, to nie wiem dlaczego, bo no ja myślę, że ministrowi Czarnkowi wydaje się to zajebiście logiczne. Ale jest też podana przyczyna, dlaczego tak jest, że mężczyznom rosną plugawe zarosty, a kobietom nie. Otóż kobietom każdego miesiąca zbytki odchodzą, a mężom wychodzą one przez twarz. Także broda jest męską miesiączką. Myślę, że to jest poziom WDŻ. Myślę, że też przyda się książka do tego. Tylko wiecie, jest problem z tą książką taki, że nie ma tam nic o Janie Pawle II. Ani słowa. Ani słowa słowo daje. Więc być może będzie ją trzeba dołączyć po prostu do encyklik. Na koniec jeszcze powiem, że szukając jeszcze informacji na temat cnót niewieścich, nie jest to takie proste, powiem wam, naprawdę nie jest proste, bo oczywiście wszyscy chcą ukryć tę prawdę przed polskimi uczennicami i uczniami, zwłaszcza przed uczennicami. Jest to, że na przykład matkę Chopina zdobiły bogate cnoty niewieście, bo ostatnie lata swojego życia poświęciła wyłącznie na modlitwy. No i tu trafimy do sedna, czyli powinny być w szkole lekcje przędzenia wełny, bycia dobrą żoną i modlitwy, a cała reszta nie jest zupełnie potrzebna. Także wspaniale rozwikłaliśmy ten problem, myślę, że możemy iść dalej w drodze do reformowania polskiej edukacji. Do zobaczenia. Aha, na koniec przypominam, że regularne podcasty ukazują się co wtorek o 10 rano, także bardzo zachęcam też do subskrybowania, dlatego że są mi te subskrypcje bardzo potrzebne. Także do usłyszenia.